auli Akademii imienia Jakuba z Paradyża odbyła się konferencja dotycząca przeglądu systemu emerytalnego pod nazwą Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności. Gorzów jest jednym z 25 miast, w których odbyły się podobne spotkania. Bardzo istotny jest też udział tutaj przedsiębiorców, tych wszystkich, którzy ponoszą koszty też tego systemu. To ma na celu przygotowanie takich podstaw teoretycznych, ale wynikających z tych problemów realnych, które funkcjonują na co dzień w związku z funkcjonowaniem systemu emerytalnego. Ma to posłużyć później tym, którzy będą podejmowali decyzje co do zmian w systemie emerytalnym, a wiemy, że takie są przygotowywane. Takie zmiany wydają się nieodzowne. Na podstawie debat wypracowano rekomendacje, jakie zostaną przedstawione rządowi i parlamentowi. Mówiła o tym profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która była gościem specjalnym gorzowskiej debaty. Mamy do czynienia ze zmieniającą się sytuacją demograficzną, starzeniem się, ale również zmniejszającą się liczbą osób, które opłacają składki na ubezpieczenia społeczne. W związku z tym musimy widzieć, żeby w świadczeniu emerytalnym w ciągu kilkunastu lat coraz większą rolę jednak odgrywał także ten element dodatkowego ubezpieczenia czy dodatkowej formy, która może być to w formie pracowniczego programu czy naszego indywidualnego. Myślę, że należy nadal podtrzymać tą zasadę powszechności systemu emerytalnego, co się całkowicie potwierdziło w wyniku debaty. Jeżeli nawet są krytyczne uwagi dotyczące zasad finansowania i innych elementów, to system powinien jednak to minimum gwarantować. Panie wojewodo, dzisiaj trochę więcej o gospodarce będziemy mówili, ale często pan podkreśla, że to także jedno z pana zadań. Na początek lubuski lider biznesu. Gala odbyła się w Gorzowie, w Filharmonii. Pan tam był. Była okazja spotkać się z przedstawicielami 50 najlepszych lubuskich firm. Była pewnie okazja także porozmawiać i co z tych rozmów z przedsiębiorcami wynika. No tak, tak jak pan powiedział, wojewoda co prawda jako podstawowe swoje zadanie ma reprezentowanie rządu w województwie, w którym sprawuje urząd. Natomiast no, nie może być obojętne też wojewodzie, jak się rozwija województwo, jak żyją mieszkańcy, bo przecież rozwój gospodarczy to bezpośrednie przełożenie na poziom życia mieszkańców, na pensje, które są płacone. W związku z tym spotkania ze środowiskami gospodarczymi są dla mnie bardzo istotne. I takie też spotkania odbywam. Te kontakty są, myślę, dosyć ścisłe. Ta gala, o której pan powiedział, była też okazją do takich bezpośrednich rozmów i spotkań z ludźmi, którzy na co dzień w naszym województwie zajmują się biznesem. Przypomnijmy, że nasze województwo to jest, opiera się właściwie tylko i wyłącznie na małych i średnich przedsiębiorstwach. Nie mamy tak zwanej lokomotywy dużego przedsiębiorstwa. I stąd też istotne jest, aby ten kontakt był, aby wsłuchiwać się w głos tych przedsiębiorców, którzy na co dzień prowadzą tą działalność i walczą, bo tak czasami mówią, że walczą z tą codziennością, z tym wszystkim, co dotyczy działalności. Też bardzo ważne było, żeby w tym kontekście porozmawiać o planie odpowiedzialnego rozwoju i o strategii odpowiedzialnego rozwoju, którą prezentował w naszym województwie wiceminister rozwoju. Tak zwane konsultacje się odbyły. W Zielonej Górze byli obecni przedsiębiorcy, samorządowcy. Ta opinia jest bardzo pozytywna w sensie diagnozy polskiej gospodarki i nakreślanych kierunków, w których powinniśmy iść, aby polska gospodarka rozwijała się w tempie szybszym niż 3%, bo przypomnę, że tak jak mówi pan premier Morawiecki, żeby nas wyrwać z pułapki średniego rozwoju, to trzeba się rozwijać w tempie dużo szybszym. To oczywiście nie jest łatwe, biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne, które są, ale te działania, które zostały zaproponowane, są pozytywnie oceniane przez przedsiębiorców. Przypomnę, że tam nowe ustawy związane z całym otoczeniem prowadzenia biznesu proponują też duże ułatwienia dla prowadzenia działalności gospodarczej. To wszystko jest bardzo ważne, przedsiębiorcy są tym mocno zainteresowani. W tych rozmowach też obiecywali, że wszystkie uwagi, które swoje posiadają w stosunku do tego dokumentu, będą formułowali, będą zgłaszali. Też taka była prośba pana premiera Morawieckiego. Także istotne, aby w naszym województwie też myśleć o rozwoju gospodarczym i tutaj myślę też wszyscy się zgadzamy z jednym, że nam jest bardzo mocno potrzebna
powtórzę, taka lokomotywa, która no nas... No właśnie, panie wojewodo, czy taka lokomotywa ma szansę powstać w tym województwie? No jak także wiemy, no w województwie niewielkim, no, a konkurencja większych regionów jest duża. Konkurencja jest duża, ale też pamiętajmy o tym, że jeśli ma się podstawy ku temu, aby myśleć o takim rozwoju, no to trzeba je wykorzystywać. A my od lat mówimy o szansie lubuskiego związanym z bogactwem naturalnym. Oczywiście mam tu na myśli miedź i mam na myśli węgiel brunatny. To są szanse niewątpliwie duże i powstanie firmy, która by zatrudniała 4-5 tysięcy ludzi, a tak by to było oceniane, gdyby powstał na przykład kompleks energetyczny Gubin Brody, to byłaby to ogromna szansa dla Lubuskiego i myślę, że ta szansa jest, to mogę na dzisiaj powiedzieć. Ja w ostatnim czasie odbyłem już 3 spotkania z panem ministrem Jędryskiem. Przypomnę, że jest to główny geolog kraju, który się tymi tematami zajmuje. Między innymi wczoraj byłem w Warszawie, też o tym rozmawialiśmy. I na dzisiaj można powiedzieć tylko jedno, bo oczywiście to są rzeczy bardzo delikatne, subtelne, w niektórych kwestiach trzeba dużo rozmów i spotkań. To także a z mieszkańcami, którzy mieszkańcy tutaj, na to patrzą. Tutaj powtórzę mocno, że mówił o tym i premier Morawiecki, ale i mówi mi pan minister Jędrysek, że kwestia uzgodnień społecznych, czyli takiego porozumienia z ludźmi, którzy mają swoje obawy, często nie ma co się dziwić, bo to są ich środowiska życia, w których żyją kilkadziesiąt lat i nie można też spowodować tak, że zostaną wyrwani z tego miejsca tak bezwzględnie. Należy to spokojnie dogadać, wyjaśnić i takie rozmowy pewno będą. Natomiast też kontekst jest trudniejszy, ponieważ chociażby sprawa budowy kopalni Gubin Brody to są rozmowy z partnerem niemieckim, który ma dużo wątpliwości, ale też my mamy dużo wątpliwości co do pewnych działań prowadzonych z tamtej strony. W związku z tym te rozmowy będą bardzo trudne, ale one już się rozpoczynają i mogę na dzisiaj powiedzieć, że ten kierunek, aby ten kompleks zafunkcjonował w Lubuskim, jest. Te rozmowy się toczą, one będą się toczyły w najbliższym czasie i myślę, że za jakiś niedługi czas będziemy mogli przekazywać bardziej już konkretne informacje. W każdym razie temat funkcjonuje, wojewoda lubuski nie zapomina i będę ten temat pilotował na tyle, co będzie to w moich kompetencjach. A panie wojewodo, a kiedy powstanie zakład gazownictwa w Gorzowie? Bo także rozmawiał pan o tym w Warszawie oczywiście. No tak, to jest właściwie tutaj sprawa jest jasna, bo nowa ustawa powołuje 17 zakładów gazowniczych, 16 w siedzibach wojewodów i 17 w Koszalinie. I tutaj sprawa jest, tak jak mówię, jasna. Od 1 stycznia zafunkcjonuje zakład gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim. On będzie pełnił rolę związaną z tym wszystkim, co się wiąże z dystrybucją gazu w województwie. I dobrze, bo do tej pory nasze województwo było podzielone. Część naszego województwa to był zakład ze Szczecina, część z Gorzelca. To wszystko tak trochę się rozmywało. Ten, który powstanie, oczywiście w tej chwili trwają prace związane z organizacją tego zakładu, jest powołany pełnomocnik, jest to osoba ze Szczecina. Też ta moja wizyta w Warszawie miała na celu przekonanie pana prezesa Woźniaka, głównego prezesa PGNiG-e, że te szanse w Gorzowie są duże, że mamy tutaj i podstawy tej infrastruktury, ale też i kadrowe. W Zielonej Górze myśleli, że to u nich będzie, bo no to tradycje tak, pewnie są. Powiem tak, że takie pierwsze informacje, które uzyskaliśmy, to były, że zakład powstaje w Zielonej Górze. No i dlatego nie mogłem tu pozostać obojętny, ponieważ jeśli była zapowiedź, że powstają w siedzibie wojewodów, no to tak jest, że w Zielonej, w Lubuskiem Gorzów jest siedzibą wojewody. Stąd interweniowaliśmy w tej sprawie i jest zakład w siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Natomiast mi bardzo też zależało na tym, aby pokazać panu prezesowi Woźniakowi, że dysponujemy w Gorzowie odpowiednio przygotowanymi ludźmi, kadrą, doświadczoną kadrą, która jest w stanie ten zakład zorganizować, prowadzić go później. Także i przedstawiłem pewne kandydatury co do ewentualnego szefa tego zakładu i no przekonałem, myślę, że warto tutaj szukać też kadr na miejscu, a niekoniecznie sprowadzać ze Szczecina, ze Zgorzelca czy z jakichś innych terenów Polski.
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie oficjalnie zainaugurowano działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To nowa aplikacja, która pozwala mieszkańcom informować policję o zagrożeniach bezpieczeństwa. Dotychczas mapa pilotażowo działała w 3 garnizonach. Lubuskie jest 4. regionem w kraju, gdzie to rozwiązanie zostało wprowadzone. Aby to ludzie, społeczeństwo wskazywali miejsca zagrożone, te, które wpływają na dyskomfort życia mieszkańców. Od tych najprostszych, najłatwiejszych do tych najtrudniejszych, abyśmy my wsłuchiwali się w to, co mówią ludzie, abyśmy reagowali na te informacje społeczne, abyśmy realizowali te zadania, które są podstawowym zadaniem policji. Pytanie takie podstawowe, po co nam taka mapa? No właśnie, pytanie dobre, ale myślę, że odpowiedź jest prosta. Po to, żeby była bardzo dobra łączność między policją a społeczeństwem, to jest istotne. Dzisiaj policja, jak pan wie i państwo wiecie, ma duże zaufanie społeczne. W związku z tym, żeby to jeszcze podnieść na wyższy poziom, bo to często decyduje o skuteczności pracy policji, te mapy bezpieczeństwa powstały i tu trzeba powiedzieć sobie jednoznacznie, że Lubuskie było w tej szpicy, gdzie one zaczęły funkcjonować. Czwarty region w Polsce. Ona już funkcjonuje, to się sprawdza, to dobrze funkcjonuje. Jest to taki element, gdzie każdy z mieszkańców naszego województwa w sposób bardzo prosty, to naprawdę nie jest skomplikowane, posługując się komputerem, może wejść na stronę lubuskiej policji i tam mu się pokażą wszystkie odpowiednie zakładki, gdzie może wejść na taką mapę i z odpowiedniego miejsca zgłosić jego zdaniem powstające, czy to w jego miejscowości, w gminie, czy w mieście na jakiejś ulicy, zagrożenia, które są tam często powtarzającymi się zagrożeniami. Tak, bo to chyba warto podkreślić, że to nie jest portal, który, tak, gdzie będziemy wysłali jakieś interwencje nagłe, tak żeby, tak, tutaj, żeby zaraz radiowóz podjechał, bo to jest ważne, dzieje. Żeby też o tym pamiętać, że telefon 112 czy 997 funkcjonuje i tam należy zgłaszać te bezpośrednie interwencje, które wymagają natychmiastowej interwencji policji, natomiast tam zgłaszamy po to, żeby policja mogła to przyjąć, tam jest określony czas, 2-3 dni na przyjęcie, przeanalizowanie tego tematu i to jest głównie po to, żeby zbierając te informacje, analitycy policyjni mogli dojść do wniosku, że faktycznie w tych miejscach dzieją się rzeczy, które wymagają chociażby zwiększenia obsady patroli policyjnych, to jest ważne, czy też przesunięcia tych patroli z odpowiedniego w odpowiednią porę dnia czy nocy, czy też w konsekwencji tego też się nie wyklucza, że po analizie takich map, po tych licznych zgłoszeniach mogą zapadać decyzje o powstaniu dodatkowych komisariatów policji, posterunków policji. To wszystko ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli, bo to bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów tego rządu, w związku z tym to będzie realizowane. To już się sprawdza, bo tych zgłoszeń jest bardzo dużo. Oczywiście zdarzają się też przypadki jak wszędzie, jak na numerze 112, że niektórzy traktują to jako formę zabawy i próbują zgłaszać jakieś rzeczy, które nie mają potwierdzenia. No ale to tak to jest. Koszty bezpieczeństwa są czasami wysokie, ale warto je ponosić, aby nasi obywatele czuli się bezpiecznie. Panie Wojewodo, Akademia imienia Jakuba z Paradyża od września funkcjonuje. No i właśnie z tego co wiem, to już studenci rozpoczęli naukę, no ale to oficjalna inauguracja 3 października. Już nieraz o tym rozmawialiśmy, długo czekaliśmy jako Gorzów na Akademię, no wreszcie jest i można powiedzieć, że ten zegar zaczął bić, tak, bo 3 lata na to, żeby to była Akademia już tak w pełni. No tak, myślę, że przede wszystkim ta informacja i ten moment, kiedy ta decyzja zapadła w polskim parlamencie dla nas wszystkich Lubuszan, mieszkańców Gorzowa, to jest radosny moment, bo wiemy, że nasze województwo jest niedużym województwem, że mamy Uniwersytet Zielonogórski jako uczelnię publiczną, a Gorzów jako miasto wojewódzkie, siedziba wojewody, był do tej pory jedynym miastem w Polsce tego typu, który nie posiadał uczelni typu akademickiego, publicznej uczelni. W związku z tym to... A takie uczelnie mają coraz większy wpływ na rozwój miast. Ja myślę, że te dane, które często analizujemy i trochę w nas budzą niepokój odpływającej młodzieży, która wyjeżdża nie tylko w poszukiwaniu pracy, ale też w poszukiwaniu możliwości studiowania na uczelniach,
to jest moment, który mam nadzieję wpłynie na to, że te decyzje będą w mniejszej ilości zapadały. Skoro mamy uczelnię typu akademickiego, skoro uruchamia się nowe kierunki, w szczególności też kierunki techniczne, których bardzo nam tutaj w Lubuskim potrzeba, to ze wszech miar jest decyzja, która była oczekiwana, która może wpłynąć w sposób znaczący na rozwój naszego miasta tutaj w Gorzowie, ale też na funkcjonowanie województwa lubuskiego. Także to jest dobry moment, aby podziękować tym wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ta Akademia powstała. I myślę, że trzeciego taka okazja będzie, bo będziemy gościli panią premier Beatę Szydło. No właśnie, miałem o to pytać, która... bo były zapowiedzi, że pani premier będzie, czy to już jest pewne? To jest pewne. Będzie. Wizyta pani premier na inauguracji roku akademickiego na Akademii Gorzowskiej jest faktem, będzie faktem. I trzeba powiedzieć, że to od tego się zaczęło, kiedy pani premier przyjechała do Gorzowa w trakcie kampanii wyborczej, spotkała się ze środowiskiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, wysłuchała argumentów, które zostały jej przekazane w tym celu, aby została taka akademia powołana. Wychodząc, ja byłem przy tej rozmowie, zadeklarowała, że jeśli te wybory wygramy, to niewątpliwie takie miasta jak Gorzów zasługują na to, aby w nich powołać akademię. I słowo zostało dotrzymane w bardzo niedługim okresie czasu, bo minęło niespełna pół roku, kiedy Akademia zafunkcjonowała. Tutaj oczywiście ogromną rolę odegrała pani minister Elżbieta Rafalska, poseł z naszego regionu, która cały mechanizm przeprowadzenia ustawy w parlamencie poprzez komisję, poprzez senat nadzorowała, pilnowała i dopięła to do końca. Także myślę, że tym osobom należą się szczególne podziękowania. A akademikom z Gorzowa trzeba życzyć, żeby ten moment, o którym pan powiedział, startu i zegara... To jest akademia na kredyt, kredyt trzeba spłacić. No właśnie, zegara, który ten czas zaczął odmierzać, żeby doskonale wykorzystali i żeby te warunki zostały wypełnione, bo ja też gwarantowałem na posiedzeniu komisji sejmowej, kiedy miałem okazję być, były pytania różnych parlamentarzystów, te wątpliwości były, czy Gorzów wypełni te zadania, które powinna Akademia w tym czasie zrealizować. Zapewnialiśmy wszyscy, że tak. Ja mam nadzieję, że ogromna determinacja pani rektor i środowiska akademickiego sprawi, że za 3 lata nie będzie żadnego problemu, żebyśmy mieli pełnoprawną akademię. Tego będziemy wszystkim w Gorzowie, środowisku akademickiemu życzyli, ale też myślę, bo rozmawiam, że te działania, które są już podejmowane, bardzo dynamiczne, każą nie mieć tych wątpliwości, że to zostanie wypełnione. Te obrazki jeszcze na długo będą w sercach kibiców Stali Gorzów. Świętowanie złotego medalu drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu trwa. Wojewoda lubuski zaprosił do siebie zawodników, trenera i prezesa Stali. Była to okazja, żeby podziękować za sukces sportowy i wręczyć drobne upominki. Wojewoda oprócz tego, że jest przedstawicielem rządu w województwie, no to też jest mieszkańcem tego województwa i zależy mi na tym, aby nasze województwo się rozwijało w każdym aspekcie. I każdy sukces, który nas promuje w kraju, za granicą, jest bardzo istotny, bo przecież jesteśmy jednym z najmniejszych województw. Niewątpliwie to, co się wydarzyło, czyli 2 medale lubuskich drużyn w Ekstralidze Żużlowej, to jest wydarzenie, o którym się mówi w całej Polsce. Tytuł mistrza Stali Gorzów, tytuł brązowy medal Falubazu, to ważne. I też ważne, żeby takim ludziom, którzy do tego sukcesu doprowadzili, to dzisiaj kosztuje wiele wysiłku, wiele wyrzeczeń, pogratulować. Miłe chwile, gdzie wojewoda, czyli przedstawiciel władzy państwowej najwyższej w naszym województwie. Odbieramy gratulacje tutaj w imieniu własnym, w imieniu drużyny, bo nie wszyscy mogli dotrzeć na to. A są to chwile, które się pamięta.